First of all, I want to thank you very much to the people for this Congress, especially for the beautiful Anna that invited me to this conference, and also for Mikhail that yesterday evening with Jerry show Warsaw in the evening. I am Pet Suarez. I am the director of the Spanish Chess Federation for trainers and teachers. Nazywam się Pep Suarez i jestem dyrektorem dywizji do spraw nauczania trenerów i nauczycieli w Hiszpańskiej Federacji Szachowej. Thank you. Also, I am a doctor in psychology and businessman. Jestem również doktorem psychologii. Well, in this letter I told about the structure of the Chess Spanish Federation and how we can do in chess in the schools. Często w ramach mojej pracy zastanawiałam się również nad tym, w jaki sposób możemy zorganizować szachy w szkole. Well, chess in a school in Spain, first of all, we have three scenarios, three little structures for teaching chess. Teachers, monitors, and people who just play chess and want to dedicate the rest of the life or want to try to learn to teach chess to another people. Mamy tak jakby trzy obszary, w których pomagamy rozwijać szachy w szkole. Są to kursy dla instruktorów, trenerów oraz dla osób, które umieją grać w szachy, ale chciałyby zacząć nauczać. Yes, we got federated titles of the Spanish Federation. The second one is the one stipulated in the Boletín Oficial de España from January 18. And the third one, and for me the most important, I think, in this conference, teachers training students. Mamy oficjalne tytuły nadawane przez Hiszpańską Federację Szachową FEDA, również stopnie nadawane instruktorom czy trenerom oraz specjalne studia treningowe, tak, kursy naukowe dla nauczycieli. These structures of the for chess in a school, for example, course for teacher, who is our main goal, we have three levels, from the beginning to expert. What is our methodology? Working online, because we know that teachers have a lot of time in the school for a lot of activities. So we thought that is better than this teaching is using Moodle platform. I don't know if everybody know who is Moodle platform. Tutaj często używamy narzędzia online, takie jak Moodle platform. I tutaj padło do Państwa pytanie, czy znają Państwo Moodle platform? Everybody know? Czy ktoś z Państwa zna? No, nobody here knows it. Yes. One person. Fantastic. For us, it's a very good tool because it's interactive. You can make a lot of exercise. You can use video. You can use audio. You can use practically anything you want. Dla nas to bardzo dobre narzędzie, bardzo interaktywne. Możemy tam również wykorzystywać pliki audio czy też wideo. And most important, you can see how the people work. Możemy również zobaczyć, w jaki sposób inni ludzie pracują. Helping children in such important aspects as concentration, making decisions, reflection, empathy is our main goal in this course. W czym my chcemy
cóż, nasze szachy w szkole mają tak jakby cztery cele. Chcemy dzieciom pomóc w koncentracji, w podejmowaniu decyzji, w refleksie i w rozwijaniu empatii. Yes. Because when we teach teacher chess, we don't want that they do it champions. We don't. We want that chess, somebody said before, chess for education, chess like a tool to improve, to help the child in the way to go at. Naszym celem nie jest wychowywanie kolejnych mistrzów, ale pomóc dzieciom w ich rozwoju. At this time, the situation at political level in my country, in Spain, I don't know if you know, but everybody knows that chess has been proven throughout this history that has its own qualities that help improve certain aspects of the behavior of the practitioner. Memory, concentration, decision making, empathy, attention, abstract thinking, responsibility for our own decisions, etc. Szachy w Hiszpanii cieszą się dosyć dużym uznaniem. Większość ludzi zgadza się z tym, że gra w szachy jest bardzo korzystna i poprawia pamięć, koncentrację, właśnie uczy podejmowania decyzji, empatii, uwagi, abstrakcyjnego myślenia oraz odpowiedzialności za własne decyzje. For me, two things very important. This one, socialization, and accepting the result in our society. You know, the people have a great problems about accepting the result that he don't like. I co jest jeszcze ważne, szachy uczą nas szacunku, respektu, tak, dla przeciwnika, socjalizują nas i uczą nas akceptować wynik, tak, że są, w szachach jest on ewidentny. And chess, of course, after you can say anything, but I remember the words of the world champion Emmanuel Lasker, who say one thing for me very important. You can say you are better or you are here better than I, but at the end of the game, the mate finish the game. So you must think about what are you doing well, what are you doing bad. No i pan przywołuje na myśl słowa byłego mistrza świata Emanuela Laskera, który zwykł mawiać, że możemy powiedzieć, że ja gram lepiej, nie, ja gram lepiej, ale ja jestem lepszym zawodnikiem, ale tak naprawdę partię szachów kończy mat. I po partii w sumie mamy możliwość, żeby przemyśleć swoje błędy i wyciągnąć wnioski. Now I show you the different titles in the first one, federative titles of the Spanish Federation. Three levels, one is FEDA Base Monitor. This one is for the people who want to teach a first level, just for a first level. This is not for teachers. This is for people who play chess, who know a lot of chess, and they want to dedicate to teach chess. The first one is for the first level. FEDA Superior Monitor is the second level. The first one is 65 hours. The second one is 1 year. And trainer of the FEDA is 2 years. FEDA, czyli Hiszpańskiej Federacji Szachowej, istnieją trzy stopnie dla nauczycieli szachów, tak? Pierwszy stopień to instruktor pierwszego stopnia. I jest on dedykowany przede wszystkim aktywnym graczom, którzy chcą rozpocząć swoją przygodę z nauczaniem szachów. Później można zdobyć drugi poziom instruktora i tytuł trenera FEDA. Each federative degree consists on 2 knowledge blocks. One specific block with purely chess and educational contents, and another one consisted of carrying out a research work. And this one is very important. For us, this one is very important because from 6 months or 1 year, these people can do an investigation work, you know? I tak naprawdę każdy kurs na jakiś stopień składa się z 2 bloków tematycznych, z wiedzy czysto szachowej oraz z wiedzy uzupełniającej, tak, która opiera się po części na badaniach naukowych.
The other one is from the Boletín Oficial of the Spanish, and it's similar, but the difference with that we see before is that here we got three bros on knowledge, not two. A specific bros, saying at the federative degree, supplementary bros, here is 150 hours of supervised practice, and a common bro, this is the bit different, is common bro for all the sports in Spain, athletism, football, basket, anything else. To jakby inny dział, tak, inne rodzaje tytułu, które można uzyskiwać w Hiszpanii. To jest chyba też same bardziej z kursem instruktorskim, który odbywał się również u nas, zanim ten zawód został uwolniony i kursy te były nadzorowane przez Ministerstwo Sportu. I tutaj również jest odwołanie do ustawy. I tutaj taki kurs składał się z trzech bloków tematycznych, z wiedzy czysto szachowej, tak, również z tych wiadomości uzupełniających. Gdzie trzeba było wykazać między innymi 150 godzin praktyki i również z wiedzy ogólnej, takiej wspólnej dla wszystkich sportów. One big difference between this one and the ones before. The ones before give a title for Spanish Federation, but this one give a title for Educational Ministry. Ministry of Education, sorry. Tak, w tym pierwszym przypadku uzyskiwaliśmy certyfikat FEDA, tak, czyli certyfikat wydawany przez Hiszpańską Federację Szachową, a tutaj uzyskamy tytuł instruktora sportu, wydawany przez Ministerstwo Edukacji. That's right. And now I show you the structure for the teachers training students. About 5 years ago, in our federation, we talked about how we can improve to teach chess from everybody, And the answer was very simple: if we want them people play chess, we can leave chess in the school. Tak, kilka lat temu zaczęliśmy zastanawiać się nad tym, w jaki sposób nauczyć jak największą liczbę osób grać w szachy. No i doszliśmy do wniosku, że trzeba wprowadzić szachy do szkół. Why? Because first of all, the teachers in the school, they know very well the methodology, they know very well the didactical of education. A czemu? Tak, tak naprawdę nauczyciele w szkole mają zaplecze dydaktyczne, wiedzą w jaki sposób podejść do ucznia, w jaki sposób nauczać, tak? Dlatego to nauczyciele są prezentem wiedzy tutaj. They don't know nothing about chess, or just very few. They don't know nothing about chess. And we want to collaborate with the teachers from the players who got title from federation to the teachers. Because we understand that if we want them, everybody play chess in the school is the better place. But for us, with a different methodology of the traditional chess. I dlatego właśnie staramy się nauczać nauczycieli, nawet tych, którzy nie mają pojęcia o szachach, nasi instruktorzy, tak, czy trenerzy, którzy uzyskali te wcześniejsze stopnie czy tytuły, nauczają nauczycieli grać w szachy. Yes. Main objective: introduce the teaching of chess in a massive way in school. Provide teacher with resources and materials to work in a school, advice on the typical methodology procedure of chess. Nauczanie, trenowanie nauczycieli, kursy dla nauczycieli pozwala nam na dotarcie do jak największej liczby dzieci, tak, i nauczanie ich szachy, co jest naszym głównym celem. Dostarczamy również nauczycielom odpowiednie materiały naukowe i również działamy jako ciało doradcze, jeśli chodzi o metodologię tego, jak nauczać szachów. Well, actually in Spain, the Congress of Deputies used the government in collaboration with the autonomous community to implement the chess in a school program in general terms in the Spanish educational system. Encourage the practice of chess in public space, providing the necessary equipment for its exercise and ensuring the physical space for it. Also, promote chess as a sport
and build the vehicle necessary to carry through agreements with private companies. This situation was approved in the Spanish government, parliament. Czyli w Hiszpanii parlament uchwalił, że szachy w szkole są oficjalną częścią systemu edukacji w Hiszpanii i szachy mają również status sportu. Well, I told you before, our main goal. Last 3 years, we have trained more than 500 teachers with this methodology online. With our agreement with Gredos Buitrago Cooperative, is about 8 big school in the area of Madrid, more than 600 teachers. And now, just 2 weeks ago, we celebrate the 5th Congress about chess in school in Madrid. And I say something that is very important. Just 3 weeks ago, we can do it, the FIC Spanish Championship for Escolars. The first edition, just 8 schools. The last edition, 42 schools. So we are very, you know, we are very happy about that. W ciągu ostatnich 3 lat, za pomocą tych kursów online, udało nam się wykształcić 500 nauczycieli, aczkolwiek tutaj w ramach umowy z Gredos Buitrago współpracujemy z ponad 600 nauczycielami i odbył się już 5. kongres na temat szachów w szkole. I show you some educational experience here in our project, the difference for different school. This is chess in nature, so today to somebody here, giant boards. First of all, I want to tell you something very important for me and for our federation. If you want to teach chess in the school, this is our opinion. You don't need board, you don't need anything about classical chess. You must need creativity, you must need all the tools about education, music, mathematics, anything else. For example, in my personal experience, after 23 years of teaching chess in my island, I am from a little island on Mediterranean, Menorca, we teach chess without, no one of our pupils see any board. No one of our pupils see any piece of chess. Just singing, just dancing, just main theater. Sorry. Tak naprawdę, nauczając szachów w szkole nie potrzebujemy nawet szachownicy czy bierek, tak? Byłem ostatnio świadkiem lekcji szachów na Majorce, gdzie dzieci śpiewały, tańczyły, tak? I w ten sposób odbywały się lekcje szachów. Widzimy tutaj, że możemy podejść do tego w sposób tradycyjny, ale na przykład na świeżym powietrzu, gdzie dzieci grają, bądź też tutaj, tak jak już wcześniej było omawiane, dzieci bawią się na dużej takiej macie imitującej szachownicę. Similar experience you see with in the letter of Luis Brasco. This, I remember maybe 30 years ago, when I beginning to teach chess in a school with these giant boards, was really impressive to the teachers. But with these giant boards, 30 years ago, when I began to teach chess in the school, you can do anything you want because it's like a little town with buses, with people who live there, with many animals who live there, and you can do there anything you want. For us, it's our big tool, this one and the big, what is the name of Dados? 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 I don't know what is the name of Dados in English. Dados. 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 Big ones. Big ones.
tutaj tak naprawdę te duże szachownice, tak, takie duże maty dają nauczycielom duże pole do popisu, tak? Można je w niekonwencjonalny sposób wykorzystywać. Tutaj tylko nasza kreatywność jest barierą, w jaki sposób to wykorzystamy. Now I am very old, but I remember, well, maybe 4 or 5 years ago, when I arrived first time in a school, in a classroom, I don't come with this. No. I transformed in a poem. I am a poem, you know? I am a poem. I am a poem. The first thing that I do is, with the big board, you know, I stake out to the board and everybody can up to me, you know, every child, from 6, 7. This is the first thing that I do. Why? Because many people talk about mistakes. If you, when you do something, you penalty the mistake, you can do anything. The mistake is a part of education. Musimy również pamiętać o tym, że popełnianie błędów i błędy są częścią edukacji, ale ważne jest to, żebyśmy wyciągali z nich wnioski i się uczyli. Kilka lat temu, gdy byłem na jednej z takich lekcji w szkole, gdybym wszedł i opowiadał dzieciom tak o szachach, nie byłoby żadnej reakcji, dlatego zawsze staję na środku takiej maty i zachęcam dzieci, żeby podeszły do mnie, wtedy jest większa interakcja. Also, of course, some experience with mathematics, you know, the board, and mathematics is very easy. How many squares go in a square? How many? How many squares in this board? How many? You know? No? More than 64. More than 64. 64. And this one. You know? A lot of squares. You know? Many. Też pokazany jest związek szachów z matematyką. Możemy różne zadania, różne zagadki formułować, tak na przykład, żeby policzyć możliwe pola na szachownicy, przy czym nie chodzi nam kwadrat. Kwadrado, fantastic. That's right, 240, that's right. Another one, I think so. Yes, of course, cuadrado, rectángulo, diagonal, you know. We're working with these elements, but always in a GM board. Always in a GM board, always. No, możemy liczyć kwadraty, prostokąty, diagonale, tak? Ale zawsze pracujemy na tej dużej macie. Well, also, you know, you can see here the dot. What is the word? Dice in English? Dice. The dice. King, knight. You always, you can play with that. You can play with that. And you can do anything. Every child can do one for him. Możemy również stworzyć taką kostkę szachową, gdzie będziemy wyrzucać poszczególne figury szachowe i każde dziecko może stworzyć taką dla siebie. And of course, you know, more mathematical, you know, more mathematical with the chessboard, with the chessboard. Możemy również skomplikować trochę matematykę i liczby zastąpić figurami szachowymi. And I tell you now something for me, I don't know if important, but many people ask. Okay, you teach chair like in this way, but later the child play chess, play competitive chess. Every year we teach chess about, in my Iceland, just in my Iceland, 700 children. After 3 or 4 months, maybe 5 or 6 play competitive chess, 5 or 6. And the first time, I remember, maybe 10 years ago, I got a problem with this. But now I understand. Now I understand. Because educational chess is one thing. And competitive chess is very, very, very different. But, and this is really incredible. I lived in a little island.
about 70,000 people. From this island, we got 17 Spanish championships. 17 Spanish championships. The only world champions from Spain, under 20, Grandmaster Paco Vallejo. And all the people come from this little island. Często spotykamy się z takim zarzutem, tak, że na przykład uczymy grać w szachy 700 tysięcy dzieci, tak, a później po kilku latach 5 czy 6 tylko uprawia szachy wyczynowe, tak. Ale tak naprawdę to nie jest, to nie o to w tym wszystkim chodzi. Powinniśmy tutaj znowu zrobić rozdział pomiędzy szachami wyczynowymi a szachami dla celów edukacyjnych, czyli programem szachy w szkole, tak. I tutaj dla przykładu była podana miejscowość, tak, w której wielokrotnie odbywały się mistrzostwa Hiszpanii, tak, i stamtąd właśnie pochodzi najlepszy hiszpański szachista Paco Vallejo. Yeah, the last words. Dziękuję bardzo za uwagę.